Od wczoraj woda w kranie nie nadaje się do picia, nawet po przygotowaniu. Nie można nią myć owoców ani warzyw, ani przygotowywać posiłku. Ostrzeżenie wydały bogatyńskie wodociągi, ale dopiero dziś rano. Udało nam się telefonicznie porozmawiać z prezesem Romanem Konopskim na temat sytuacji z bogatyńską wodą. Od wczoraj. A od wczoraj to od jak? Od wieczornych godzin. Od której? Proszę panią, teraz tak, ta niezdatność jest powodowana z tym, że jest bardzo duży rozbiór tak zwany wody. Rekordowej ilości tej wody musimy dostarczać mieszkańcom na poziomie 5,5 miliona litrów na dobę. Mhm. Nigdy tak wielkich nie było. I on powoduje, że ta woda gdzieś tam pojawia się u nas mętna i tak dalej. Nie ma tam zagrożenia bakteriologicznego. Niemniej na naszej stronie pojawiły się ostrzeżenia, że prosimy, żeby jej nie pić w stanie surowym i tak dalej. Ona do mycia kąpieli jak najbardziej się nadaje, a pracujemy cały czas nad tym. W tej chwili właśnie na te gorące sztaby, nie sztaby podejmujemy gdzieś tam decyzje, żeby doprowadzić tą sytuację do normalności. Przyczyną, że tak powiem, generalnie rzecz biorąc, są upały i zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Jak dodaje prezes, trwa usuwanie awarii. Płuczemy nasze sieci, płuczemy nasze zbiorniki systematycznie i tak dalej. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ta woda była w stanie takim, jak być powinna. Sieci nasze są bardzo stare, te magistrale przesyłowe. I na ściankach tych sieci osadzają się nieskrystalizowane jakieś elementy niesione przez tą wodę. I przy tak dużym poborze tej wody one odrywają się i z tą wodą płyną dalej. To nie są rzeczy, które mogą człowieka zatruć. Nie wiem, co urząd napisał. Ja odsyłam panią do naszej strony oficjalnej. Też pojawił się komunikat i tam też nie zalecamy tej wody do picia, do sporządzania napojów zimnych, lodów i tak dalej, nie? Ale jeśli chodzi o pranie, sprzątanie czy kąpiel, jak najbardziej ona nikomu nic nie szkodzi. Brudna woda, zdaniem wodociągów, nie jest skażona bakteriami. Non-stop badamy i sprawdzamy te rzeczy. Bakteriologicznie ona nie jest w żadnym wypadku zanieczyszczona. Nie może być rewolucji. To ja nie wiem, no, na te osady piaski jakieś, które tam się pojawiają, elementy może rdzy też, bo te nasze magistrale przesyłowe są żelizne albo stalowe i tak dalej. No mogą jakieś rewolucje, może uczulenia powodować i tak dalej. Stąd mówimy, że proszę raczej nie pić i tak dalej. Ale jest to problem, którym zajmujemy się tutaj już od paru godzin. Non-stop szukamy rozwiązań alternatywnych. Jedyne, co my możemy robić, bo wodę, którą do sieci wprowadzamy, na 100% jest bakteriologicznie i chemicznie i fizycznie czysta, bo ją uzdatniamy. To się dzieje, ta rewolucja, która się dzieje tutaj na końcu, jest wynikiem tego, co ta woda wypłukuje z naszych starych, często kilkudziesięcioletnich magistral przesyłowych. Choć woda brudna leci od środy, komunikat pojawił się dziś rano i tylko na stronie wodociągów. Nie poinformowano zarządzania kryzysowego ani mieszkańców. Kiedy pojawił się na waszej stronie komunikat, że ta woda jest niezdatna do picia? Dzisiaj. A dlaczego dopiero dzisiaj, skoro wiedzieliście od wczoraj? Proszę panią, a kiedy miał się pojawić? W nocy? Wczoraj? Ja pani mówię, że przewidujemy, że pewnie od wieczora gdzieś coś tam się nie dzieje. Się dzieje, dlatego że dostajemy jakieś sygnały, ale od rana mamy sygnały, którymi się zajmujemy. To pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to opracowujemy komunikat i też powiadomiamy społeczeństwo. No ale nie powiadomiliście, bo nie zadzwoniliście ani do telewizji, ani do radia. Nie daliście żadnych nam komunikatów, a zarządzanie kryzysowe powiadomiliście? Powiadomiliśmy burmistrza i stąd pewnie na stronie urzędu też pojawia się informacja. Ale dlaczego nie daliście informacji do mediów? Proszę panią, jakich mediów? Lokalnych. Że jest zagrożenie, że nie wolno wody pić. Inaczej, nie zalecamy spożywania tej wody. Zagrożenia jakoś takiego nie ma, a poza tym każdy jak tą wodę leje, to widzi jak ona wygląda. No. O tym, że woda nie nadaje się do picia i do przygotowywania posiłków, wodociągi nie poinformowały ani przedsiębiorców, którzy prowadzą restauracje, ani mieszkańców. Rano nie znaleźliśmy też beczkowozów, które zaopatrowałyby miasto w czystą wodę. Usuwanie awarii może potrwać do piątku do wieczora.